Mamo, do prania, wiesz. A tą torebkę bierzesz, czy nie? Chyba nie, to dobra. Co ja mam wziąć? Co ja mam wziąć? To zostawimy. Babcia tam maskę. Panusia, koszuluj nas, bo nie miałam sobie. Koszuluj. Dobra, teraz jej babcia może kliknąć ten niebieski. Jakie ładne kadrowskie. No, teraz ja. Nie. Dobra, no. Gdzie co babcia lubi na śniadanie wielkanocne białe. Ale kojarz babcia tą grę? Nie ma dobrego pomysłu. Ja nie znam. Jezus umarł i zmartwychwstał dla nas i dla naszego zbawienia, abyśmy żyli Bożym życiem i uczestniczyli w wielkiej radości. Wyrazem tej radości będzie nasze spotkanie ze zmartwychwstałym w paschalnej ofierze mszy świętej, w łamaniu chleba eucharystycznego. Że o dziecka trzeba walczyć o pokój, myśleć o pokoju, tworzyć, opowiadać, nie nastawiać przeciwko komuś. Człowiek przeciwko człowiekowi jak nastawia, to już budzi w nim agresję taką, wiesz? No, że ja się pokorzę, ja się dam, wiesz. Tak nie wolno tak, no. Babcia, a jaka jest największa podróż twojego życia? No chyba ten Sybir. Sybir? Najdłuższy, tak, żeby ja ponad miesiąc jechaliśmy. Miesiąc w wagonie, tak. Pociągu. Jest inaczej, tak. Bo to były takie pociągi? To był pociąg zwykły, to była, ale oni sobie dopasowali. Aha. Oni sobie dopasowali. Czyli okien tam nie było? Okno było zakrasowane i zabite dyskami. Przez te szczeliny, to coś tam może było tak połotowane. Powiedz, bo szczelnie nie dało się tak w wagonie. Aby to już takie szczelinki były. Zabite okno i... Takie szparki były, trzeba się patrzyło ten świat. No tak, i tak jedziesz i nie wiesz do końca gdzie, prawda? Nie, oni nikogo nie wywożą, oni są uczciwi ludzie. No. Gdzie się najpierw zatrzymaliście? Ja jestem bydło, to wszystko zaleciało, wiesz. Tu jak teraz mała, no. Akompaniament ja do dziś słyszę. Ale jakiego bydła? Może być dwa powody. Może przeczuwało nieszczęście, a może czas wypędu na pastwisko. Jak wyjeżdżaliście tak, z domu, już, tak? Jak już z podwórza, już przeszukali wszystko, zapakowali. Pamiętam, jak żołnierz mnie budził. Pamiętam, miał łzy w oczach. Łzy? Ten żołnierz. Ja to pamiętam, te łzy, jakiegoś takim łagodnym tonem. Dziewaczka, dziewaczka. Wstawaj, wstawaj, wstań, wiesz, a no, wiesz, bo dziewuszka, no to wiesz, dziewczyna, panienka, a dziewoczka to taka mała. Malutka, bo ty miałaś ile? 10 lat? Ile lat miałaś? Ja miałam w ogóle 10, dokładnie skończone 10. Mała dziewczynka. I jak bałaś się, że umrzesz? Bałam się. Do modlitwy i babcię zwalniała mama, wiesz, tatę mego mama. Mhm. Zwalniała, wiesz, bo babcia stała już blisko 90 lat, no to gdzie? I proszę Ciebie. I za modlitwa kończyła się tym samym zdaniem. Panie Boże, dopomóż nam szczęśliwie wrócić do Polski, do naszego domu. I jak mówił i Bóg nas wysłucha, no. A co babcia myślisz o wolności? Wolność jest cudowna. Thank you.
Ach, długo nam zeszło. Która godzina? 11:00. 11:00. Sam raz, tak.